Elo. Elo. Obiecałem komuś, że będę udawał pijanego. A nie mogę udawać. Znaczy nie, no mogę udawać pijanego. Nie mogę być pijany, bo wczoraj mieliśmy imprezę z Hiltonem, mówiłem o tym. A dzisiaj będzie śmiesznie, znaczy dzisiaj znowu będzie teraz śmiesznie, bo ja będę sobie jaja robić co chwilę z różnych rzeczy, na przykład z tego koronawirusa i nie tylko. Piesek jest ze mną znowu. On ma kaca, słuchajcie. Tak kurwa pochlał, że nie wiedział jak do domu doszedł. No, a ja musiałem go prowadzić. I teraz mu jest wstyd. Pewnie dlatego. Ja ci książki przygotowałem, bo tak mówię, siedzicie kurwa na tej koronawirusowej kwarantannie, może byście coś poczytali, żeby być mądrzejszymi, ewentualnie przeżyć zagładę w pięknym stylu, trzymając książkę w ręce. Słuchajcie, trzymanie książki w ręce w trakcie zagłady jest bardzo ważne. Popielone zwłoki będą wskazywały, że byliście wykształceni i kochaliście literaturę. Tak w Pompejach było. Do dzisiaj uważamy Pompejczyków za zacnych ludzi, bo umierali z książkami. Niektórzy z nich spali pod tymi książkami. Bo ja wracam do starych lektur. Ja tą lekturę już kiedyś polecałem, bo ja bardzo lubię fantastykę. Dlatego też oglądam dużo polskiej telewizji. Zwłaszcza Wiadomości. Bo lubię fantastykę. Jest taka książka Andre Norton. Ja nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Do dzisiaj się nie dowiedziałem, ale Świat czarownic. Świetna seria napisana. Ona zawiera 12 książek w sobie. Znaczy nie w tej jednej, tylko to ma 12 części. I to jest o takim równoległym świecie. Facet z współczesnej Anglii przeniósł się... O, to jest po polsku, wyobraźcie sobie. Tłumaczenie sobie kupiłem. Facet z współczesnej Anglii, coś tam mu się stało z głową i przeniósł się do równoległego światu, gdzie został czarnoksiężnikiem, wiedźminem, kimś w tym stylu i rycerzem. I bronił granic takiego kraju, którego chcieli napaść źli ludzie i złe zwierzęta i złe koty. I tam wszyscy się zgromadzili na granicy, a on stał z mieczem i powiedział, nie wejdziecie. A oni powiedzieli, nie dojdziemy, nim dojdziemy. Nie, nie zaśniemy, nim dojdziemy. Tak. Andre Norton, Świat czarownic w pułapce. Ten odcinek teraz czytam, nawet mapkę mam w środku, słuchajcie. Takie rzeczy się dzieją. Można sobie poczytać wieczorem, bardzo fajnie na dzisiejszy dzień. Ja słyszałem, że w Polsce spadł śnieg. Był. I że jest przeuroczo, jak w święta. No Wielkanoc się zbliża, może zróbmy sobie Boże Narodzenie. A inną książkę, która mi się spadła z półki, bo porządkowałem, to było, przypomniałem sobie, kiedy ją kupiłem, jest Projektowanie ideału, słuchajcie. Projektowanie ideału. Ja tą książkę kupiłem, bo zobaczyłem tytuł, Projektowanie ideału i jakaś amerykańska autorka jest, to będzie mądre. Pewnie ja to kupiłem bardzo dawno temu, to książka, bo ja wtedy byłem na etapie, że ja chciałem znaleźć idealnego partnera i zobaczyłem Projektowanie ideału, mówię, znajdę sobie faceta i go zaprojektuję, tylko najpierw go przeczytam tą książkę. W domu się okazało, że to jest książka, która jest o kształtowaniu przyszłości organizacji w biznesie. Wtedy się właśnie zainteresowałem zarządzaniem i od tamtego czasu byłem już potem panem od zarządzania, bo sobie w międzyczasie skończyłem zarządzanie, bo ta jedna książka mnie do tego przekonała. Szukałem idealnego partnera, a znalazłem idealny dla siebie zawód. No, takie rzeczy się działy w moim życiu. To tyle na książki. W ogóle ten, bo kartofel się domagał. Kartofel to jest człowiek, ale jest kartoflem. Bo tak twierdzi, że jest kartoflem i kartofel się uparł, żebym ja mu dzisiaj nagrał parapsychologiczne. Tylko ja nie bardzo wiem o czym, bo ja chciałem mówić o strajku przedsiębiorców w Polsce. Muszę trzepie fikusa. Można trzepać fikusa. Można. I nie jest to jest nic zdrożnego, wbrew pozorom. Miałem mówić o strajku przedsiębiorców, który dzisiaj miał miejsce w Polsce. W Warszawie konkretnie. To jest takie miasto w Polsce. Przedzielone na pół Wisło. Wisło, jak mówię z Podlasia, Wisło. Przedzielone Wisło. Chodzą, jedzą i przedzielono Wisło, Warszawę odwiedzają. Czepie figusa nadal. Uwaga. Miał być strajk, ja czytałem, że ten strajk ma wystąpić, ten protest ma być dzisiaj, a czytałem o tym w zeszłej niedzieli i się zdziwiłem, że dzisiaj od rana nic nie było w telewizji. Ty się tulasz ładnie do mnie. I dzisiaj nic nie było o tym nigdzie. Media to pominęły kompletnym milczeniem, dopiero po południu zaczęły prywatne wiadomości wschodzić od ludzi, którzy sami nagrywali, tam byli. Pojawiło się podobno 5000 polskich przedsiębiorców projektować przeciwko chujowej ustawie tak zwanej antytarczowej, czy jak ona się tam nazywa, czy tarcza antykryzysowa. Wiecie, chodzi o to, co ustalili ci wszechwiedzący rządzący z Polsce, żeby ratować i jednocześnie nie ratować, a wręcz pognębić do reszty wszystkich jeszcze istniejących przedsiębiorców na rynku polskim.
Ale co mnie ucieszyło, to bo ja ostatnio mówiłem o teoriach spiskowych, o tym, że koronawirus jest przykrywką dla aresztowań Illuminati i tak dalej, likwidowanie tej całej sitwy. I bardzo mnie cieszy, że kilku, konkretnie dwóch, wielkich YouTuberów, znacznie większych ode mnie, opowiada o tym, o czym ja mówiłem wcześniej, czyli musieli oglądać moje filmiki i zaczerpnęli z tego inspirację, robiąc swoje własne filmiki. Bardzo dobrze, niech się wiedza rozprzestrzenia. Ja się z tego strasznie cieszę, nie jestem wcale ała zazdrosny. Słuchajcie, plecy mnie bolą, nie wiem z czego, może ktoś ma jakąś poradę magiczną, szeptuchową. Bolą mnie plecy, jebie mnie w krzyżu, jak to się mówi. Strasznie. No. To bo jak ten, przychodzi żaba do lekarza i mówi: panie doktorze, coś mnie jebie w stawie. A lekarz mówi: to pewnie rak. Kawały o żabie w ogóle były fajne, pamiętam. Ale taką ulubioną serią to była seria o Wąchocku albo Blondynka. No, o Blondynkach było fajne. Mówiłem wam już kiedyś ten kawał. Idzie sobie Blondynka ze świnią pod pachą. I idzie ulicą z tą świnią pod pachą. Tu ma świnię pod pachą. I idzie sobie, idzie i spotykają brunetkę. I mówi: ty, skąd to masz? A świnia mówi: wygrałam na loterii. Innych kawałek może wygrała na strzelnicy, ale strzelnica jest nieodpowiednim miejscem dla dzieci na przykład. Nie wolno dzieci zaprowadzać na strzelnicę. Z jakichś powodów, właśnie nie wiem czemu. Dzisiaj jest ci dobrze, kochanie? Tobie jest dobrze, dobrze. Muszę głaskać psa. No, ja ugotowałem dzisiaj zupę jarzynową. No z jarzynami w sensie jest. Czy tam kalafior, brokuł, ziemniaki, marchewka, pietruszka. Ostropest parzysty. Sadło wilcze i ryk puchacza w nocy po pełni zaraz księżyca. Ryk puchacza jest ważny. Podobnie jak paznokieć strzygi. Mamy kilka w domu jeszcze. Mogę odstąpić. Możemy się barterem wymienić. Wiem, że pierdolę, ale no miałem nagrać coś niezobowiązującego, bo o to byłem proszony. Coś rozluźniającego, żeby nie było znowu o koronawirusu. Mnie tylko tak zastanawia, mówię wam o tym. Słuchajcie, dostatecznie dużo informacji o koronawirusie macie na mojej grupie facebookowej Jakubowski76 gadam, bo lubię. Linka oczywiście możecie znaleźć zaraz pod spodem. Nie będę teraz czytał. Chciałem znaleźć w ogóle ten, bo jest jeszcze raną, w sensie, bo miałem kiedyś, pamiętacie, napierdalałem się z Wisławy Szymborskiej, tej słynnej noblistki, w tym samym stylu noblistka, co Olga Tokarczuk. Słuchajcie, Olga Tokarczuk jest noblistką w tym samym stylu, jak McDonald's jest restauracją. Jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. I Wiszawa Szymborska też. Nikt o niej nigdy nie słyszał, nagle Nobla dostała. No ale może ja się nie mylę, może się nie znam na poezji, a filologię sobie skończyłem dla jaj. Bo dawno było. Zresztą nie, mało co pamiętam. A dzisiaj ma być mroźna noc w Wielkiej Brytanii. Właśnie mnie to cieszy. Ludzie mówią: kurwa, już było tak fajnie, prawie ciepło. Słońce weszło i w ogóle. I można było pranie suszyć na ogródku. A tu będzie zima i padał śnieg i mróz. A ja mówię: i dobrze, a ty się mnie kurwa cieszysz. A ja mówię: a z tego się cieszę, że może wymrozi trochę kleszczy. Bo przez to, że była słaba zima, jest w chuj kleszczy. Jest w chuj. Strasznie dużo. Nie wiem, bo nie złapałem, ale słyszałem. Na mieście mówili. No. I ten. A poza tym ja mówię do wszystkich: ej, hello, elo, nie wolno wychodzić z domu. Tak? To co za różnica dla ciebie, czy tam jest minus, czy plus na dworze, jak i tak nigdzie nie wychodzisz. Słuchajcie, nadal są przyjęcia do rozważenia towaru z Azdy i z Tesco, jakby ktoś szukał roboty w Birminghamie. Jest. Trzeba mieć prawa jazdy. Najlepiej swój samochód też przy okazji. Byłoby dobrze. Jaki ty jesteś cieplutki pies. Mój cieplutki pies. Piękny, kochany. Miał być kąpany, ale ja go nie mam sumienia go kąpać, bo on się nienawidzi kąpać, moi drodzy. Z jakiegoś powodu, o którym nie wiemy, nienawidzi kąpania się. I to jest w ogóle ciekawe, bo on nienawidzi się kąpać w wannie, ale jak w ogródku latem spryskuje rośliny wężem ogrodowym, to on bardzo chętnie tam leci akurat pod tą wodę i albo błoto w lesie, kałuża w lesie, kurwa, po prostu strzała, a do domu przyjść i umyć to i potem płacz jest straszny. Trzeba go przekupywać losami na loterię i spadkiem, który nie istnieje, różnymi innymi rzeczami. Ale z reguły potem wychodzimy na prosto. Ja się muszę z nim kąpać po prostu. Wyobraźcie sobie, to jest obciążenie dla mnie, psychicznie jest to dla mnie obciążenie. Ja muszę się rozebrać do kąpielówek i iść pod prysznic razem z własnym psem. I jeszcze go głaskać, kurwa, myjąc mu ogon. Rozumiecie, o co mi chodzi?
Przytłacza mnie to emocjonalnie. Nie patrzcie na to, ja wiem, bo nie miałem popielniczki tutaj, ja sobie w kwiatku zrobiłem popielniczkę. To jest w ogóle kroton. Nie wiem, czy wiecie, taki kwiatek, znaczy to jest nie kwiatek, tylko roślinka. Jest kroton, kroton fajnie rośnie. Z niewiadomych dla mnie powodów u mnie w mieszkaniu kwiatki rosną świetnie. Pewnie to chodzi o moją nietuzinkową osobowość i pozytywną energię, którą rozprzestrzeniam naokoło. Właśnie zauważyłem, że mam zmarszczki pod oczami, dlatego muszę iść spać, żeby się wyprostowały do rana, bo rano muszę być ładny, bo będę roznosił jedzenie dla starszych osób, które czekają na mnie i mówią: o, Michał, przyniosłeś mi znowu śniadanie. Ja mówię: tak, tak, cieszę się, że jestem, bo mogę zejść na koronawirusa, który nie istnieje, ale chuj wie, za dużo gadam, więc na coś mnie mogą wykończyć. LGBT mnie nie pokonało, a pokona mnie koronawirus. Nie pokona mnie, bo ja jem pewne rzeczy. Pozdrawiam was, kochani, serdecznie tą głupawką. Życzę wam udanego wieczoru, a ja naprawdę zmykam do łóżka, bo już chciałbym i spać. No, bo lubię. Kocham was. Piesek też już śpi. To ty też iście już spać.